Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Nagrodzeni zostali wicedyrektor Lwowskiego Muzeum Historycznego Taras Rudźko i dyrektor Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Roman Czmełek. Medale wręczył Jacek Miller, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego. To jest 25 lat współpracy z polskimi muzealnikami, ale również bardzo intensywna i owocna współpraca przez ostatnie 10 lat z Departamentem. Dzięki tym panom zrealizowaliśmy wiele projektów, szereg projektów wystawienniczych. Tutaj szczególnie mogę wymienić te z Muzeum Historycznego, jak konserwacja, a później pokaz bitwy pod Grunwaldem, czy też carowie szujscy, który możemy podziwiać do dnia dzisiejszego na Wawelu. Także to jest lista bardzo długa i współpraca z wieloma muzeami, od Szczecina po Przemyśl. Zebranych przywitał konsul Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie Marian Orlikowski. Laudację wygłosi wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Jerzy Petrus z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uważam, że to odznaczenie nie jest osobiste moje, że to odznaczenie jest środowisko, które ja reprezentuję. To jest odznaczenie moich kolegów po obie strony granicy, po stronie ukraińskiej, po stronie polskiej. Szereg toczy się projektów, jak muzealnych, tak wystawienniczych, tak i naukowych, no corocznie. W jednym roku było tak, że w Polsce krężyło jednocześnie 6 wystaw z naszego muzeum. To mi się wydaje jakiś taki rekord pod względem współpracy kulturalnej pomiędzy muzeami Polski a Ukrainy. Dorobek mojego życia faktycznie i naszej współpracy, no dzisiaj w tym roku mina 25 lat. 25 lat to całe pokolenie faktycznie. Ja dostaję nagrodę za cały muzeum, za całą naszą wspólnotę muzealną. Ale tu chodzi o tym, że my mamy jeszcze na przyszłość dużo różnych projektów. Zebrani na sali złożyli gratulacje nagrodzonym. Uroczystość odbyła się 27 maja w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie.